Ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Tak dzisiaj kończy się Ewangelia, którą żeśmy przed chwilą usłyszeli. I bardzo dobrze, że dzisiaj zeszliśmy się, aby być razem z Panem, po to, żeby, przypatrując się też postaci świętego Jana Pawła II, uczyć się, jak być z Panem. Bo z natury człowiek jest wezwany do kontaktu z Bogiem, powinien Go szukać, też powinien uczyć się słuchać Jego głosu, bo Pan Bóg też do nas mówi. Mówi tak, jak kiedyś przemawiał do Samuela, o którym żeśmy słyszeli w tym pierwszym czytaniu. Samuel, który, jak powie tekst natchniony, spał w swoim przybytku i nie potrafił rozpoznać, będąc człowiekiem młodym, głosu Boga, dlatego że nie znał jeszcze tego głosu, potrzebował dopiero wyjaśnienia. I z pomocą przychodzi mu Heli, kapłan, który jest razem z nim w świątyni, tłumaczy mu, że to właśnie nie on go woła, ale ktoś inny. I wtedy, kiedy dopiero mu wyjaśnił, Samuel zrozumiał, że to woła go Pan. I dlatego uczymy się, dzięki też zaangażowaniu naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, uczymy się słuchać tego, co Pan Bóg do nas mówi. I wtedy w tym hałasie słów, które nas otaczają, potem jeśli będziemy uważnie wsłuchiwali się, to potrafimy rozróżnić, czy to jest naprawdę głos Pana Boga, czy tylko głos świata. A jestem przekonany, że nie jest tak łatwo dzisiaj usłyszeć to, co Pan Bóg do nas mówi, bo jesteśmy rzeczywiście, można powiedzieć, bombardowani różnego rodzaju informacjami. Jesteśmy często uzależnieni od smartfonów, komputerów. Kiedyś jeszcze, prawie 20 lat temu, nie było smartfonów, ale zrobiłem taką zbiórkę w jednej parafii. Poprosił mnie ksiądz proboszcz, żeby zrobić zbiórkę z ministrantami, a było ich 50. I wtedy zapytałem ich: chłopcy, najpierw powiedzcie mi, bo byli na mszy świętej, o czym było pierwsze czytanie. Oni tak patrzą na mnie: nie pamiętamy. To na pewno pamiętacie Ewangelię. Nikt nie pamiętał. Już 20 lat temu. Nie wiem, czy teraz byście wiedzieli, o czym była Ewangelia. Kto wie, to ręka do góry, podnieście. O czym była Ewangelia? Chyba pamiętacie, ale się wstydzicie. Była o tym, że właśnie trędowaty przyszedł do Jezusa i prosił, żeby go uzdrowił. Popatrzmy, że wcale nie jest tak łatwo usłyszeć to, co Pan Bóg do nas mówi, ale On chce, żebyśmy nauczyli się Go słuchać. I my przyjmujemy taką postawę Helego, który jednak jest świadomy tego, że ktoś go woła. I dopiero dzięki pomocy właśnie kapłana Helego potrafi rozpoznać, że to woła go Bóg. I dlatego my często jesteśmy uśpieni. Można powiedzieć, że też tak jak Samuel, jesteśmy uśpieni przez to wszystko, co świat nam proponuje. I w tym śnie nie jest łatwo wcale właśnie rozróżnić, kto nas woła. Stąd takie zadanie dla nas, żebyśmy nie bali się właśnie wsłuchiwać w to, co Bóg mówi, starać się coraz bardziej Go poznawać, bo po głosie też można poznać to, co potem Pan Jezus mówi w Ewangelii, że moje owce słuchają mego głosu i znają mnie. Ja je znam, a one mnie znają. Poznaje się właśnie Chrystusa po tym, co do nas mówi. Dlatego jeśli ja będę wsłuchiwał się w to, co On zostawił w Ewangelii, co zostawił Jezus, jeśli będę rozważał, czytał w moim codziennie, to później coraz bardziej poznam Pana, poznam Jego życie. Tak ważne jest, żebyśmy jako ludzie wierzący, którzy uczęszczają na katechezę, też starali się poznawać Pana. Kiedy zapytałem w jednej szkole, gdzie Pan Jezus się urodził, i nikt mi nie był w stanie powiedzieć, gdzie się urodził. Ręka do góry, kto wie, gdzie się urodził, w jakim mieście. Śmiało, nie wstydźcie się. Proszę głośno, gdzie? Betlejem, o tu z tyłu, dobrze. Ale wtedy wyobraźcie sobie, w tej szkole nikt nie wiedział, gdzie się urodził Pan Jezus. Dlaczego o to pytam? Bo
My, skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, powinniśmy znać Pana, poznawać Go. Czyli jak będę czytał Ewangelię, to poznam Jezusa, poznam Jego życie, poznam też Jego naukę. I tak ważne jest, żebyśmy poznając naukę, którą On nam głosił, potem starali się nią żyć. Bo to jest wezwanie. Człowiek wierzący to jest ten, który realizuje w codzienności to, co usłyszał od swojego Pana. Dzisiaj wasi rodzice, nauczyciele chcą, żebyście jak najwięcej zapamiętali z tej wiedzy, którą zdobywacie. I to jest bardzo piękne i ważne. Ale też dla nas powinno być równie ważne, a jeszcze bardziej ważne poznawanie Chrystusa. Bo dopiero wtedy, kiedy ja Go poznam, to rozmiłuję się w Nim, będę bez oporów przyjmował to, co On do mnie głosił, będę to mógł zrealizować w moim życiu, bo to jest droga, która prowadzi do nieba. Dlatego Pan chce, żebyśmy właśnie słuchali Jego głosu. Jak będę słuchał głosu Jezusowego, to później będę rozpoznawał też moje powołanie życiowe. Tu akurat Samuel jest wezwany do tego, żeby stać się sędzią dla Izraela, czyli mówić o Bogu, o Jego przykazaniach, żeby naród mógł to realizować. I też trzeba się wsłuchiwać, do czego Pan Bóg mnie powołuje. Większość z was będzie powołana do tego, żeby założyć rodziny i właśnie później w rodzinie żyć, ale być może ktoś jest powołany czy do kapłaństwa, czy do zakonu i też trzeba to umieć rozpoznawać. Ale głos Boży poznaje się przede wszystkim po tym, że Pan Bóg jak coś do nas mówi, to daje pokój serca. I wtedy odczuwamy ogromną radość z tego, że to Słowo Pana zamieszkało w naszym sercu, ono mnie zmienia, ono daje mi radość taką wewnętrzną, duchową. I ja rozpoznając to Słowo, później też staram się na nie odpowiedzieć, zrealizować moje życiowe powołanie. I dlatego Pan, jeśli ja będę blisko Niego, to później też rozpoznam, że On jest w stanie mnie uleczyć, uzdrowić z tych moich chorób, słabości, tak jak uleczył dzisiaj trędowatego. Ale trzeba się zbliżyć do Niego z wiarą. Panie, Ty możesz wszystko, Ty możesz mnie uleczyć, uzdrowić, być właśnie w moich codziennych sytuacjach życiowych. Ta modlitwa zanoszona z wiarą, ona przynosi potem piękne owoce. Kiedyś nasz misjonarz, niedawno był jego pogrzeb, tydzień temu opowiadał, jak właśnie na misjach w Kamerunie dzieci tam mieszkały przy szkole, bo było bardzo daleko do domów. Z buszu przyjść to wymagało wiele wysiłku, nawet paru dni. I on wtedy im mówi, że musicie wrócić do domów, bo już nie mamy jedzenia. A taki mały mówi, a Pan Jezus powiedział, że proście, a otrzymacie. Będziemy się modlić, żeby było jedzenie. On taki zdziwiony mówi, no to się pomódlcie. Dzieci się pomodliły i spadł deszcz w porze suchej. To niemożliwe tak po ludzku. Deszcz spadł i od razu użyźnił ziemię, a tam wszystko bardzo szybko rośnie. I te dzieci mogły zostać. I kiedy ten przykład opowiedziałem w maju w Rzeszowie, w katedrze, bo były dzieci też pierwszokomunijne na nabożeństwie fatimskim, mówię im, pomódlcie się o deszcz, dzieci, bo już półtora miesiąca nie padało. Tak patrzą na mnie, ale kiwnęły głowami, że będą się modlić. Wyobraźcie sobie, że na końcu mszy świętej spadł deszcz taki obfity, żeśmy nie mogli wyjść na procesję na zewnątrz. To jest właśnie modlitwa zanoszona z wiarą. Kiedy my się modlimy właśnie z wiarą, to Pan Bóg potem też będzie wysłuchiwał to, co tak po ludzku wydaje się niemożliwe. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby właśnie z Jezusem rozmawiać, po to, żeby potem o Nim też mówić drugiemu człowiekowi. Bo mówienie o Panu Bogu, to jest, albo mówienie o kimś jest znakiem miłości. Jeśli ja kogoś kocham, jak kocham moich rodziców, moich najbliższych, to o nich mówię z wielką życzliwością. I dlatego my też jesteśmy wezwani, żeby mówić o Jezusie, który się narodził. Tutaj właśnie te jasełka przedstawione nam
o tym powiedziały, przybliżyły nam historię narodzin naszego Zbawiciela, ale jeśli ja Go miłuję, to będę potem o Nim mówił także drugiemu człowiekowi i będę mówił o tym, co ciągle dokonuje w moim życiu Chrystus Pan i co będzie jeszcze dokonywał, bo to Jego działanie nie ogranicza się tylko do dzisiaj. Ono już kiedyś było obecne w naszym życiu i te znaki Jego obecności będą dalej widziane. I trzeba rozmawiać, jak się rozmawia z przyjacielem. Dlatego, kiedy mamy problemy, trudności, to starajmy się, żeby właśnie przychodzić do Jezusa i tak prostymi słowami mówić Mu: Panie, nie wychodzi mi to czy tamto. Pokłóciłem się z kolegą, z koleżanką. Nie jestem w stanie, bardzo trudno jest mi przebaczyć. Daj mi siły, żeby to uczynić. Jeśli coś nie udaje się w domu, też mówmy o tym naszemu Panu, rozmawiając z Nim, bo to On przychodzi z pomocą, On pokazuje, jak dany problem rozwiązać, jak potem też sobie i innym pomóc. I wtedy też, kiedy ja sam przekonam się, że tak wiele Chrystus Pan dla mnie uczynił, to będę na Niego pokazywał. Trzeba pokazywać Jezusa innym, tym, którzy może Go nie znają, albo się oddalili od Niego. Moim życiem szczególnie, kiedy ja żyję uczciwie, kiedy przykładam się do obowiązków, dobrze spełniam zadania ucznia, dziecka, czy dla nas dorosłych, dobrze spełniam zadania, które Pan Bóg mi wyznaczył, to w ten sposób pokazuję Jezusa. I święty Jan Paweł II jest dla nas takim pięknym przykładem właśnie najpierw tego właśnie mówić o Bogu, głosić Go innym. Jego pielgrzymki po to były, żeby nie zwiedzać tych krajów, ale żeby mówić o Bogu, który kocha człowieka i o tym człowieku nie zapomina. Ale mówił dlatego, że sam rozmawiał z Jezusem, modlił się, wpatrując się w Niego, coraz bardziej Go poznawał i mógł się podzielić tym doświadczeniem poznania Chrystusa z drugim człowiekiem. Stąd wołał, żeby otwierać szeroko drzwi dla Pana, żeby On tam mógł zamieszkać, mógł się przechadzać właśnie wewnętrzne naszego serca i potem właśnie wskazywać na Niego jako tego, który jest jedynym Zbawicielem człowieka, bo to Jezus zbawia. Nie zbawi nas świat, nie zbawi nas drugi człowiek, ale Chrystus, za którym my się opowiadamy, którego przyjmujemy właśnie do naszej codzienności i z którym idziemy przez życie. To można porównać do podania ręki Jezusowi. Także małe dzieci to pięknie pokazują, jak idą razem, trzymając się za ręce. Tak samo my jesteśmy wezwani, żeby uchwycić się ręki Jezusowej, uchwycić się i powiedzieć: Panie Jezu, prowadź mnie, bo ja nie znam drogi. Wskazuj mi tę drogę, żebym ją poznał i żebym potem innym pokazywał tę drogę, aby także oni mogli dojść do Ciebie. I ta misja świętego Jana Pawła II, którą pełnił, to zadanie, jest ciągle dla nas aktualne, żebyśmy też właśnie rozmawiając, mówiąc o Bogu, rozmawiali z Nim, potem pokazywali Go tym, których spotykamy na naszej drodze. Ja z dzieciństwa pamiętam, miałem pewnie ze 6 lat, jak tato pokazywał w niebo, mówi: patrz w niebo, może zobaczysz, jak się otwiera to niebo i drabina, schody, zobaczysz tam, jak tam aniołowie schodzą po tej drabinie. To było takie dla dziecka bardzo obrazowe. Jak się czyta Biblię, to jest historia Jakuba, który miał taki sen, śniło mu się, jak niebo się otwarło, aniołowie schodzili po tych schodach, po drabinie i wchodzili z powrotem. Ale to jest też nasze zadanie, żeby wskazywać, właśnie pokazywać na niebo, pokazywać na Jezusa i przyprowadzać innych do Niego. Życzę wszystkim właśnie tutaj wychowawcom, nauczycielom, wszystkim tutaj obecnym, szczególnie młodzieży, dzieciom, żebyście też nie bali się poznawać Jezusa i żeby jak najwięcej o Nim mówić. Dlatego daję Wam zadanie, żeby dzisiaj przeczytać sobie dzieciństwo
Jezusowe z Ewangelii najlepiej świętego Łukasza sobie przeczytajcie, o lata właśnie najpierw narodziny Pana Jezusa, potem Jego lata właśnie w Nazarecie, żeby poznać, zacząć rozmiłowywać się w tym, w tej Jego właśnie życiu, a jeszcze bardziej w nauce. I codziennie sobie taki fragment przeczytać, żeby potem powiedzieć, że staram się w ten sposób poznawać Chrystusa. Zachęcajcie się też wzajemnie, żeby zachęcajcie innych, żeby też to czynili, a wtedy, kiedy poznamy Jego naukę, to na pewno nie będzie nam już trudno ją przyjąć, zrealizować. Niech święty Jan Paweł II nam to poznanie Chrystusa też wyprasza, niech też oręduje za nami wszystkimi. Szczęść Boże.